dobrze. Bartek. Ktoś stał koło ciebie, Markuszu, tak? Dobra, nie ma. Nie. Ale tam na głowę pierwszy mi na palce. Co trzymasz, a prawą się przeżegna. Lewe trzeba, bo prawą się przeżegnać trzeba. Gdzie pani? Ta. Za chwilę się rozpocznie Komunia Święta, za chwileczkę. Taka stanowcza prośba do wszystkich panów, którzy mają kamery. Będzie jedna kamera w prezbiterium, żeby tej uroczystości nie spolicić, nie tylko o tej stronie też się opodatnia, także jedna kamera w prezbiterium, natomiast pozostałe kamery są tam ustawione stołki, mniej więcej na końcu dzieci i reszta, i zdjęcia, i kamery po prostu za dzieć. Będzie kamera z telewizji osiedlowej, będzie można zobaczyć, czy sobie przegrać, tak żeby tych uroczystości nie spolicić, nie rozmienić na drobne, żeby nie było nieporozumień. Jeszcze raz stanowcza prośba do wszystkich panów, którzy mają się pań, którzy mają kamery i aparat fotograficzny. Dziękuję. Czy ty mówisz pierwszy, panie? Czy pan jest? Aniu, Ania, niżej tą świecę, niżej, niżej. Jak długo, prawda? Ania, czym jest? Thank you.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kochane dzieci, mamy piękną pogodę. Wspaniały dzień. A mianowicie pamiątka zesłania Ducha Świętego. Zielone święta, które są pełne nadziei, tak dla Kościoła, jak również i dla was, kochane dzieci. Łączcie tą uroczystość z tym świętem zielonych świąt. Kolor zielony, kolor nadziei, przybycie na świat Ducha Świętego. Niech przyświeca wam ta myśl przez całą dzisiejszą uroczystość tutaj w Kościele, również i w domach was. Poświęcę was teraz wodą święconą i procesjonalnie, z powagą, ale radośnie będziemy wstępować do ołtarza Pańskiego. Oh.
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Msza święta w intencji waszej, kochane dzieci, w której wspólnie będziemy uczestniczyć wraz z kapłanami i waszymi najbliższymi, i tak jak wy będziemy prosić o błogosławieństwo Boże na całe życie dla was, które przyjmiecie dzisiaj po raz pierwszy Pana Jezusa do swoich serc. Same dzieci zaśpiewają hymn do Ducha Świętego, przyjdź Duchu Święty, zapalają swoje świece. Mowa tego światła dziś jest zwłaszcza wielka, bo uroczystość zesłania Ducha Świętego Duch wstąpił pod postacią ognistych języków. Następnie rodzice i krzestni
obiecali uroczyście Bogu w waszym imieniu, że będziecie żyć wiernie według Jego praw, aż do śmierci. Czy chcecie dziś, kochane dzieci, odnowić te obietnice, które przed laty złożyli w waszym imieniu rodzice i chrzestni? Chcemy! Pan Jezus raczył niegdyś powołać was do świątyni swojej, abyście się stały świątyniami żywego Boga i aby Duch Święty zamieszkał was, wypędził z was szatana, który jest sprawcą z wszelkiego zła. A więc powiedzcie, czy szatana, który jest wrogiem Boga, Kościoła i każdego człowieka, odrzekacie się? Odrzekamy się! I wszystkich jego spraw? Odrzekamy się! I wszelkie jego byty? Odrzekamy się! Moje dzieci, wyrzekłyście się uroczyście szatana. Teraz zwróćcie się myślą do Pana Boga i wyznajcie publicznie wierność Jego nauce i cnocie wiary danej wam na czcie święto. Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzymy! Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jedynego, Pana naszego narodzonego i umęczonego? Wierzymy! Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, Święty obcowanie grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny? Amen! Będziemy uczestniczyć w mszy świętej. Bogu niech będą dzięki, chwała wysokości Bogu. Słowa pierwszego czytania, słowa śpiewanego psalmu
oraz słowa Ewangelii Świętej. Kiedy nastał dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzeniem gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się i też języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły. Na każdym z nich spoczął jeden i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie, pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakże więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie i Elenici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kretańczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Oto słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam.
a to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Oto słowo Pańskie. Wspólnie do Boga zaniesiemy nasze prośby. Zanośmy nasze prośby do Boga Ojca Wszechmogącego.
Świętego. Panie nasz Boże, sprawamy, zgodnie z obietnicą Twojego Syna, Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami.
On to dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom chleb. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, drzew życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Janem Pawłem, biskupem Adamem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj, Boże, o tych dzieciach, które stoją przed Tobą, które po raz pierwszy przystąpią do pierwszej Komunii Świętej. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogarodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, świętym Maksymilianem, naszym patronem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Módlmy się do Boga Ojca Wszechmogącego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję.
Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, zna wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem, doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój pański nie zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. A teraz Słowo Boże, kazanie wygłosi do Was ksiądz prefekt, który miał nad Wami tą opiekę duchową, który uczestniczył w Waszym przygotowaniu, ksiądz prefekt Marek. Drogie dzieci, dzisiaj jest Wasz wielki dzień. Wasze wielkie święto, ponieważ po raz pierwszy w Waszym życiu przyjmujecie do siebie Pana Jezusa ukrytego pod postacią białego chleba. Przypominacie sobie dzisiaj, jak jeszcze kilka dni temu na próbach spływał z Waszego czoła pot. Przypominacie sobie dzisiaj, jak zdawaliście taki egzamin sprawdzający, czy właściwie rozumiecie, czy wiecie, czym jest Pan Jezus ukryty pod postacią białego chleba. Te zabiegi, te wysiłki, ten trud po to wkładaliście w przygotowanie się do Komunii Świętej, aby dzisiaj jak najlepiej przyjąć Pana Jezusa do swoich serc, do swojej duszy i do swojego ciała. I oto dzisiaj ten wielki Wasz świąteczny dzień, kiedy patrzymy na Was, kiedy ja patrzę, ksiądz proboszcz, kiedy Wasi rodzice patrzą na Was, widzimy Was odświętnie ubranych, pięknie ubranych. Obok Waszych rodziców są również Wasi rodzice chrzestni. Obok rodziców chrzestnych są Wasi wujkowie, ciocie, babcie i dziadkowie. W dniu dzisiejszym otrzymacie także prezenty. Jednak to wszystko nie jest tak bardzo ważne. Najważniejszy dzisiaj jest Pan Jezus, którego przyjmiecie w Komunii Świętej. Niech każdy z Was w Waszych myślach powtórzy sobie, dzisiaj najważniejszy jest Pan Jezus, z którym spotkam się w Komunii Świętej. Niech każdy z Was wiele razy dzisiaj, w ciągu całego dnia, powtórzę sobie, kto jest w dniu dzisiejszym najważniejszy. Bo gdybyście dzisiaj nie przystępowali do pierwszej Komunii Świętej, gdybyście nie przyjmowały Pana Jezusa do Waszych serc, to nie byłoby dzisiaj tak pięknie przyozdobionej kaplicy, nie byłoby Waszych uroczystych strojów, nie byłoby tylu gości w Waszym domu, nie byłoby także prezentów. To wszystko dlatego, że przyjmujecie Jezusa do swoich serc. W dniu dzisiejszym najważniejszy jest Pan Jezus. To zdanie powtarzajcie sobie wielokrotnie, teraz na tej mszy świętej i później w ciągu dalszej części dnia. Najważniejszy jest Pan Jezus, z którym spotykam się po raz pierwszy w moim życiu w Eucharystii w Komunii Świętej, schowany pod postacią białego chleba, białego opłatka. Wydaje mi się, że niektórzy z Was w nocy nie mogli zasnąć. Przewracali się z boku na bok i nic ze spania. Bo już z niecierpliwością, z lekkim sterowaniem, napięciem myśleli o dzisiejszej uroczystości. Kiedy rano stanęliście na nogi, oczywiście każdy z Was najpierw odmówił modlitwę. Po modlitwie poradę na toaleta, następnie ubranie się i mama przygotowała Wam już na stole śniadanie, posiłek. Posililiście się, abyście mogli uczestniczyć, abyście mieli dostateczną ilość sił, abyście mogli uczestniczyć w tej uroczystości pierwszokomunijnej. Eucharystia, Komunia Święta, ciało Pana Jezusa jest także pokarmem. Kiedy przyjmujecie Komunię Świętą, to również posilacie się, stajecie się silniejsi do walki z grzechem.
kto przyjmuje Komunię Świętą, jest mocarzem, jest człowiekiem mocnym, aby walczyć ze swoimi złymi uczynkami, ze swoimi złymi myślami i ze swoją złą mową. Eucharystia, Komunia Święta jest pokarmem ludzi silnych, którzy potrafią w swoim życiu walczyć z grzechem. Przyjmując Komunię Świętą, stajecie się jeszcze lepszymi przyjaciółmi Jezusa Chrystusa. Komunia Święta sprawia, że stajemy się przyjaciółmi Pana Jezusa. W dniu dzisiejszym przeżywacie swoje wielkie święto, wielką uroczystość, bo spotykacie się z Chrystusem w Komunii Świętej. Ale czy tylko wy przeżywacie dzisiaj takie wielkie święto? Niech każdy z was na to pytanie odpowie sobie sam. Czy tylko wy w dniu dzisiejszym przeżywacie tak wielkie święto? Uwaga! Takie wielkie święto przeżywają również nie tylko dzieci z klas trzecich, ale i wasi rodzice, wasi bliscy, którzy dzisiaj są w Kościele, którzy w dniu dzisiejszym przyjmą Chrystusa w Komunii Świętej, którzy przystąpią do Komunii Świętej. Bo zawsze, kiedy ktoś jest w niedzielę w Kościele, kiedy ktoś przyjmuje Pana Jezusa w Komunii Świętej, to jest jego wielkie święto. I zadanie, piękne zadanie dla was dzisiejszego dnia, drogie dzieci, abyście często przystępowały do Komunii Świętej, abyście często przeżywały w swoim życiu tak wielkie święto jak w dniu dzisiejszym. Drodzy rodzice, święto waszych dzieci jest waszym świętem. Radość waszych dzieci jest waszą radością. Można śmiało powiedzieć, że ten dzisiejszy dzień został zasygnalizowany w waszym życiu już dużo wcześniej. Kiedy wspólnie stanęliście tutaj na ślubnym kobiercu, usłyszeliście pytanie skierowane do was. Czy chcecie przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, w którym was Bóg obdarzy? I wtedy zgodnie z wyznawaną przez was wiarą, zgodnie z własnym sumieniem, odpowiedzieliście: chcemy, tak chcę. Chcę wychować dziecko do miłości Pana Boga i do miłości drugiego człowieka. Potwierdzenie tej waszej rodzicielskiej woli, woli rodziców tych oto tutaj dzieci, miało miejsce, kiedy przynieśliście wasze dzieci do Chrztu Świętego. Wtedy ponownie usłyszeliście pytanie, czy jesteście świadomi tego, że dziecko chrzczonemu trzeba pomagać, rozpoznawać Boga, odkrywać Boga w otaczającym nas świecie, że dziecku ochrzczonemu trzeba pomagać w nauczeniu go modlitwy, trzeba mu towarzyszyć we wzroście jego wiary. I również wyraziliście swoją głęboką świadomość, swoje głębokie przekonanie, że pragniecie jako ludzie wierzący, jako rodzice katolicy towarzyszyć swoim dzieciom w ich wzrastaniu w wierze. Obecność tutaj waszych dzieci i wasza obecność obok nich jest znakiem tego, że wypełniacie wobec Boga, wobec własnego sumienia te zobowiązania podjęte w czasie zawierania waszego związku sakramentalnego i w czasie chrztu waszych dzieci. Jednak aby wasza energia, wasz trud, wasze niedospanie z powodu związanego z przygotowaniem, z jak najlepszym przygotowaniem dzieci do pierwszej Komunii Świętej, aby ten cały trud, jaki włożyliście, nie został zmarnowany. Ta edukacja religijna waszych dzieci musi mieć swój ciąg dalszy. Musicie dalej towarzyszyć własnym dzieciom we wzroście ich wiary. Bo najważniejszy wpływ, najważniejszą rolę w wychowaniu dzieci odgrywają właśnie ich rodzice. Dzieci oczywiście nie słuchają nakazów rodziców, kiedy rodzice mówią im: zrób to, idź do kościoła, idź do Komunii Świętej. Dzieci takich nakazów nie słuchają. Oczywiście, kiedy są jeszcze małe, to je wypełniają. Są posłuszne woli rodziców. Jednak kiedy dorosną, same nakazy nie wystarczą. Dzieci bezbłędnie przejmują to, co ich rodzice noszą w swoich sercach. Czym ich rodzice żyją? Jeżeli coś jest ważne dla mojego taty i dla mojej mamy, to tak samo jest to ważne dla mnie jako dziecka. Tym, czym żyją ich rodzice, tym będą żyły kiedyś już w tej chwili ich
świat obojętny religijnie, obojętny na Pana Boga, daje różne propozycje już tym tutaj obecnym dzieciom. I właściwa postawa rodziców jest obroną dzieci przed propozycjami, które daje człowiekowi ten świat, przed propozycjami, które prowadzą życie człowieka donikąd. Ten dzisiejszy dzień, to dzisiejsze święto jest zbliżeniem rodziców i dzieci. To dzisiejsze święto jest zbliżeniem całej rodziny do Pana Boga. Wzbudźmy Panu Bogu w naszych sercach naszą wdzięczność za to wszystko. Drogie dzieci, już za chwilę przyjmiecie Pana Jezusa do swoich serc. Już za moment. Niech każde z Was, każde dziecko, jak tutaj jest obecne, wyrazi swoją mocną wdzięczność Panu Jezusowi za ten dar. Niech każde dziecko wyrazi w swoim sercu swoją wielką wdzięczność Panu Jezusowi za ten dar Komunii Świętej. I my wszyscy, jak tutaj jesteśmy, włączmy się w to dziękczynienie dzieci. Włączmy się w dziękczynienie Bogu za Jego miłość, za ten dzisiejszy dzień, który dał nam Pan. Kaplicy i na dwór.
Twój nadprzyrodzonych darów. Zachowaj łaskę, którą Go obdarzyłeś, aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego, a pokarm eucharystyczny przez Niego uświęcony przyczynił się do naszego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Nasze spotkanie na mszy świętej jest wdzięcznością. Wdzięcznością wobec Pana Boga. I dzieci jeszcze raz wyrażą swoją wdzięczność tak bardzo wyraźnie. Przede wszystkim Panu Jezusowi i tym wszystkim, którzy pomogli przygotować się do tego pierwszego spotkania z Jezusem Chrystusem w Komunii Świętej. Thank you.
kochane dzieci. Tak, odetchnąć sobie. Niech już teraz nikt nie tleje, bo zakończenie już tuż, tuż, ale jeszcze wytrwajcie. Tak jak zawsze przy tej uroczystości przypada powiedzieć parę słów księdzu proboszczowi. I czynię to zawsze z wielką radością, ale też i z pewnym przejęciem. Żeby tak było, jak do dzisiaj sobie żeśmy życzyli. Jak to pięknie wyraziły dzieci i Panu Bogu, Matce Najświętszej, rodzicom, księżom, wychowawcom i pani organiści. Właściwie nikogo żeście, drogi dzieci, nie pominęły przy pomocy ważnej opiekunki, pani katechetki Teresie. Ksiądz prefekt powiedział, że pociliście się, że pogrom spływał. Chyba tak, bo dzisiaj widzimy dużą pracę waszą. Ten owoc pracy duży. A jeżeli jest owoc pracy dużej, to i wysiłek musiał być proporcjonalny właśnie do tych owoców, które dzisiaj zbieramy. Druga wasza grupa w tym roku sprawia nam taką radość. Każda inna, bo jest innej szkoły. I pod inną opieką wychowawca. Ale obie piękne i trudno było mi dzisiaj powiedzieć, gdzie co było lepsze. Było inne i to dobrze. Było rozmaicenie i w swojej całości właśnie piękne. Za moich czasów dzieciństwa i późniejszych w mojej parafii ciągle powtarzano, że dzieci do pierwszej komunii świętej no nie umią śpiewać i nigdy właściwie nie śpiewały w tej parafii. Okazuje się, że nie tak. Dzieci pięknie śpiewają i tyle pieśni, które właśnie opanowały. I słychać jest, dzieci mogą śpiewać, tylko ich trzeba nauczyć. I to jest faktem, u nas ma to miejsce i z tego się trzeba cieszyć, że ta oprawa pierwszej komunii świętej jest tak budująca, jest tak głęboka i dostarcza nam starszym kapłanom tych miłych przeżyć, których w tym czasie mamy tak mało. Dostarcza nam tych przeżyć prawdy, niezakłamania, tych przeżyć szczerych. I to jest jakimś powodem wdzięczności, że w tym nawale innych wartości możemy właśnie przeżywać je. Że ta grupa właśnie katolickich dzieci w naszej parafii może takie te chwile przeżyć i dać nam je przeżyć, przypominając sobie nasze komunie święte. Rozpoczęliśmy naszą uroczystość od okropienia wodą święconą, wspomnieniem dzisiejszym.
uroczystości o Duchu Świętym. Trwaliśmy podczas tej uroczystości, przypominając sobie treść dzisiejszego dnia i chciałbym też zakończyć wspomnieniem Ducha Świętego. Jakżeż nasz ta uroczystość podobna jest do tej, która miała miejsce podczas zesłania Ducha Świętego. Jeżeli chrzest dzieci najpiękniejszy jest w Boże Narodzenie, a sądzę, że tutaj grupa dzieci jest chrzczona w Boże Narodzenie, to pierwsza Komunia Święta, najpiękniejsza, jest właśnie w dniu zesłania Ducha Świętego, w dniu dzisiejszym. Jest to tak symboliczne, jest to tak bogate liturgicznie, zesłanie Ducha Świętego. Bo Duch Święty zapoczątkował w tamtym młodym kościele historię. I dzisiaj, kochane dzieci, wy też, jak gdyby piszecie już pierwsze słowa eucharystycznego waszego życia, tego szczepienia właściwie w Kościół. Jesteście już tym żywym, wartościowym Kościołem, w którym płynie krew Chrystusa, Jego moc i dary Ducha Świętego. Jakżeż to wymowne, jakież to wielkie, jak się z tego nie cieszy. Powiększacie Kościół, ten Kościół, który 2000 lat prowadzi wielką część ludności świata. To historia bardzo bogata. Historia naznaczona znakami pięknych osobowości, świętych, ludzi, którzy zaufali Kościołowi, spięli się na ołtarze. Może byłoby kuszeniem Pana Boga dziś życzyć wam wspinania się na ołtarze jako święci błogosławieni. Może za dużo, ale nie za dużo, żebyście wytrwali przy Kościele, żebyście byli chlubni z Kościoła, żebyście temu Kościołowi zawsze wierzyli, żebyście temu Kościołowi ufali, żebyście ten Kościół kochali więcej niż nasze społeczeństwo starsze w tej chwili. Jak bolesne jest dla mnie, jak bolesne jest dla Kościoła, jak bolesne jest dla Ojca Świętego, kiedy spotykamy się z niewiarą w to, co Kościół niesie, w to, co Kościół chce dać, w to, co Kościół chce obronić dla szczęścia swoich członków. Jesteśmy na zakręcie dziejów. Kochani moi, jakkolwiek wierzycie, w cokolwiek ufacie, wierzcie Kościołowi. Nie zawiedźcie. Nie odrzucajcie to, co mówi Kościół.
na zakręcie dziejów. Więcej wam, rodzice, powiedzieć dziś nie mogę. Bo ktoś powiedział, nie mów, kiedy sam mówi. Ktoś powiedział, nie wolno, kiedy jemu wolno. Ktoś powiedział, siedź w domu, a ja mówię, nie. Za Piotrem, który powiedział, Bogu trzeba więcej wierzyć niż ludziom. Kochani, wierzcie Bogu i Kościołowi. Nie rozdzielajcie Kościoła od Boga. Wierzcie Kościołowi. Zesłanie Ducha Świętego wzmacnia nas. Za tydzień próba chrześcijaństwa, za tydzień egzamin mamy zdać, za tydzień mamy pokazać, kim jesteśmy. Niech Duch Święty stąpi na tę ziemię, na tę ziemię, za głębioką ziemię. Ziemię biedaszyków i biedy robotnika nie wstąpi gdzieś na tę ziemię. Czego życzę wam tu wszystkim. A jeżeli pan to nie wytnie, co mówię, to i osiedle szerzej dowie się o moich słowach, oglądając transmisję dzisiaj. I na zakończenie dziękuję wam, kochani rodzice. Dziękuję wam, kochani katecheci, katechetni, pani Teresie, tak pięknie przygotowała. Pierwszy raz prowadzi grup. Bała się biedy, ale pięknie już. I tutaj pani Halinie, która jak gdyby jest tą pionierką prowadzenia, na nią się przyglądają inni katechici, i pani Irenie, i pani drugiej Teresie, i pani dyrektor szkoły, i całemu gronu